wina. Dobrze, słyszałeś. Znowu. Weź mu skopa daj. Jakie mamy? Ej, no bez przesady. No, w końcu coś innego. To musiało boleć. O, nie chciałbym być twoim wrogiem. I dobrze. Bijemy się dalej, bracie? Jasne. Powiedz tylko z kim. Najzdup, zwany Tylcem. Dziwnie go nazywają. Wszystko robi na odwrót. Sypia w dzień. Najpierw chla, potem dopiero je. A babom do chędożenia każe się ubierać. Najzdup. Pokaż Oren. To jak? Ej, zobaczycie, że Najzdup spak to pudzian. Ale jaja. Jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! Kurwa, uciekaj, aż się odsłoni! Nawet podobne. Ale jaja. Jednak pudziana można pokonać. Ej, mistrzu! Co tam? Od razu widzę, żeś zawodnik na porządne walki, a nie na wypijaną hołotę. A oko mam dobre. Wierzaj mi. Nie znam cię. Mówią na mnie Ziggy Król. Popłacę po królewsku. Wieczorem będę na ciebie czekał pod karczmą. Jeśli chcesz zasmakować sławy i prawdziwych pieniędzy, zagadaj do mnie. Zaprowadzę cię w odpowiednie miejsce. Toż to po kurwa Ezja! Bijemy się dalej, bracie? Ajaj, dalej. Powiedz tylko z kim. O, wiedziałem, że traficie na siebie. Kto to jest? Mały Dota. Skurwiel Szremiut prosto z Ula chleje za czterech, a są tacy, co widzieli, jak pełne wiadro na kutasie wieszał. Lepiej przyszykuj duży mieszek. To jak? Niech będzie. Jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! No taka aparycja na pewno. Wygląda na jak niedźwiedź. Pięknie, z dynki jest. Jest pięknie. Szybko. Dobrze, w żebelka. Obijamy go trochę. Pięknie. Tak trzymaj, teraz sierpowego. Auć, nie ty. No tak też może być. Kurwa, poczekaj, aż się odsłoni! The eye of the tiger. Finish him. Fatality. Nie chciał. Gratuluję! Obiłeś mordy największym zabijakom! No ba. Gratuluję! Turniej zakończony! Kurwa, poczekaj, aż się odsłoni! Ciekawa sprawa. Nasze winy, albowiem zbór. Wiedz, że powierzono mi pewną relikwię, lecz ja sam nie mam z niej pożytku. Bogowie nie oświecili mnie w jej kwestii, ale jeśli opatrzność czuwa nad tobą i szczęście ci dopisze, możesz ją wygrać w kości. Zapewne zrobisz z niej lepszy użytek niż ja, ignorant. Dawaj, spróbujemy zagrać w kości. Okej. Ups, wyrzuciłem wszystko. Ej, no co jest? Mam tylko dwie kości? Coś nie tak. Ale fail. Czekaj jeszcze raz. Cóż, oko opatrzności nie spojrzało na... Zagrajmy w kości. No co ty sobie jaja ze mnie robisz?
Trójeczka jest, super. Przerzuć tam i tam. O, 10, dawaj. Dzięki. Szczęście czasem uśmiecha się do ciebie, ale to za mało. Bogowie nie naznaczyli cię, żebyś poniósł dalej moje brzemię. Że co? Odpuśćcie nam nasze winy, albo... Wiedz, że powierzono mi... No ty chamia. No nic. Nagroda może ci przypaść tylko z woli bogów. Tfu! Napisał urok. Co tam jest? Wiesz, jak to jest powietrzny. Trzymaj się ode mnie z daleka. Nie wiem, powiedz. On obala flaszkę, coś tam próbuje, wreszcie zasypia jak zabity, a ona wstaje rano jako dziewica. Kogóż to ja widzę? Widywałem cię w wyzimie. Na mój rozum. Fajno. Chwała bogini. Odmieniec. Najpierw płać. A za co? Nie, dzięki. Jasne, złotko. Później. Odmieniec. Kto to był ten Foltest, co go zabili? Ten, co kazał mówić do siebie. Chodźmy, chodźmy pogadać z towarzyszami. Nie tak. Długo by opowiadać. Zoltan. Ha! Niech mnie! Było naprawdę blisko! Karczmarzu! Wódki! Tris Merigold! Niech mnie przyoblezą! Wyglądasz czarująco! Tylko trochę blado. O, czarowanie bywa męczące. Ale już dochodzę do siebie. Dobrze cię widzieć, brodaczu. Wyjaśnijcie nam, co tu się dzieje? Miesiąc temu mieliście jechać na ślub Zoltana. Wszystko się pochędożyło. Ślubu nie będzie. Słyszeliście o Folteście? Plotki podróżują szybciej od wiatru. Wolałbym znać prawdę. Wiatry i plotki mnie nie interesują. Jak zginął Foltest? To prawda, że był tam smok? I kto teraz rządzi Temerią? Spokojnie, Jaskier, bo się udławisz. A co z twoim ślubem, Zoltan? Co się stało? Breckenridgeowie zerwali zaręczyny. Bo jakiś kutafon zwichnięty rozgadał, że przyłączyłem się do powstania w Wyzimie. Mój niedoszły teść nie chce mieć w rodzinie buntownika, kołtuna i gamonia. Ej, karczmarzu, gdzie ta gorzałka? Po kolei. Tydzień po śmierci wielkiego mistrza dotarliśmy do Mahakam. Kupiliśmy Zoltanowi wystrzałowy dublet, trzewiki od Garibaldiego i wielki jak moja pięść Jadeit na prezent dla Eudory. Spłukaliśmy się całkowicie. Jaskier jeszcze wyprawił mi wieczorek kawalerski w przybytku zwanym Ciaste Wrota. Następnego dnia byliśmy u Breckenridgeowców. Przywitaliśmy się, pogawędziliśmy chwilę o wyższości mahakamskiej myśli górniczej nad każdą inną i siedliśmy do stołu. Kiedy już zdawało mi się, że poznałem wszystkie tajniki górnictwa, zaserwowano zupę. Zrobiło się cicho jak makiem zasiał i wtedy stary Breckenridge powiedział: prawdziwy krasnolud winien pracować w kopalni, a nie uganiać się za sławą na wojnie. Nie uwierzysz, podali mu czarną polewkę. Była czarna jak smoła, słowo daję, chyba na węglu ją ugotowali. A teraz jedzmy, dodał. I wsiorbał cały talerz tego świństwa, stary cap. Oby mu się ta jego kopalnia na łeb zwaliła. Smok. Ja. Dobrze, smok. Smok. Pojawił się tam smok. Niewiele więcej wiem. Ale skąd Lavalettowie wytrzasnęli smoka? No, słyszeliśmy, że bydle wielkie jak stodoła walczyło po ich stronie, ale od razu smok? Smoki raczej nie interesują się polityką. Być może miał gdzieś leże w okolicy i poczuł się zagrożony. Gdybyś go nie przepędził, Foltest mógłby nie zdobyć zamku. Może. Ale to tylko gdybanie. Jaskier, od kiedy pracujesz dla Rosza? Pracujesz dla Rosza? Od kiedy? Jak ratowałeś Temerię przed Wielkim Mistrzem i jego mutantami, to nikt ci tego nie wypominał. Tak, tylko pytam. Możesz robić co chcesz, jesteś dorosły. No teraz to trochę przesadziłeś. Śmiejcie się, śmiejcie. Postanowiłem zrobić coś pożytecznego. Szpiegowałeś już dla Redanii, teraz robisz to dla Temerii. Niektórzy nazwaliby cię zdrajcą. A próbowałeś kiedyś wyżyć z poezji?
Jestem obywatelem świata i uważam, że dopóki nie służę cesarzowi Emrowi, nie robię nic złego. Daj spokój, Geralt. Poszpieguje sobie i się znudzi. No, znasz go przecież. Zoltan przyłączy się do Skojatel. Loredo mówił, że współpracujesz ze Skojatel. To prawda, Zoltan? Geralt, przecież mnie znasz. Różnych rzeczy się imałem w życiu, ale nigdy nie byłem bandytą. Skojatel nie uważają się za bandytów. Ale ja nie jestem Skojatel! Tris, co się działo? Tris, kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Pewno baron Kimbolt i hrabia Maravel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Geralt siedział w więzieniu, możnowładztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy Lavalettów, aby wybrać nowego władcę. Trwało to 3 dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady. Tyle, że handlowano urzędami, stanowiskami, strefami wpływów i przywilejami. Ludzie, ludzie... Przy okazji doszło do kilku pojedynków, 2 osoby otruto, ale króla nie udało się wybrać. Wojna domowa wisiała na włosku. Dosyć tego politykowania. Zabójca czekał na Foltesta w wieży, gdzie Lavalettowie ukryli bękarty. Był dobrze poinformowany. Zaraz, zaraz. A co ty tam robiłeś? Chroniłem króla. Od pierwszego zamachu Foltest traktował mnie jak żywy talizman. Kazał sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Smok oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddalę i poderżnął mu gardło. No i co? No i co? Wyskoczył przez okno. Tam czekali już Skojatel i Orveta. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. Poza tym spojrzałem mu w oczy, zanim uciekł. To był wiedźmin. Potem zjawili się dzielni temerscy żołnierze, dostałem w łeb i straciłem przytomność. Ludziska, ratuj się, kto może! Potwór atakuje! Cię, już. Lepiej chodźmy. Ktoś tam rzuca zaklęcia. Dawaj, już prawie go masz! No, mogę już wyjść? Dziękuję. Przejście. Ładnie działa, nie ścina się. Super. Tak trzymaj. Co z ciebie za czarodziejka, ja się pytam? No dobra, to gdzie ten potwór? Ją pytaj ta! Geralt? Aha, czyli się znamy. Świetnie, ciągnie swój do swego. Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie Wiedźmin, co skał mało potwór na dno nie zabrał, a wy się teraz mistrzyć będziecie? Nie przeszkadzaj, Sosek żyje. Sosek żyje i na żadne dno nie idzie, a potwora ani widu, ani słychu. Zacznij traktować nas poważnie, albo i po tobie nic nie zostanie. Dobra. Co tu się stało? Przyjechałam do Flotsam zabić Keirana. Keirana? Potwora, który blokuje port. Przed chwilą mieliśmy szczęście oglądać go w pełnej krasie. To była jedna macka. Ale ci ludzie go przepłoszyli. Szczęście? Słyszałeś, Sosek? Miałeś szczęście! A skąd potwór nagle w porcie, co? Może wiedźma go przyzwała? Żeby go obejrzeć w pełnej krasie! Zabierzcie stąd Soska. Sosek nie wygląda zbyt dobrze. Zabierzcie go stąd. Racja, dość już zmitrężyliśmy. Dalej, chłopy, ruszać się. Co jest? Już myślałem, że będzie bitka. Stul pysk. Idziemy. Przepraszam, że przeszkadzam. Nazywam się Ludwig Mers i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. Niniejszym chciałbym zapytać, czy podjęliby się państwo rozwiązania problemu tak zwanego Keirana, bestii, która zablokowała handel rzeczny? To jak, Wiedźminie? Współpraca? Zwykle pracuję sam. Byłam tu pierwsza. Nie odpuszczę tego zlecenia. Rybka albo pipka, jak mawiają miejscowi. Pipka? Dobra, wchodzę w to.